Więc poczekamy troszeczkę, jeszcze dajmy tak 3-4 minuty tym, którzy będą chcieli dołączyć jeszcze o tej godzinie. Ale dobry wieczór, widzę wszystkich. Bardzo serdecznie pozdrawiam i się cieszę bardzo. Słuchajcie, od razu mam taką prośbę, bo chciałabym bardzo wiedzieć, to daje mi taki komfort też. Chciałabym bardzo wiedzieć, kto dzisiaj jest. Mama, tata, czy pani z przedszkola i czy macie dzieci i w jakim wieku są dzieci? Czy to są dzieci, które są w wieku, no wiadomo, że przedszkolnym, ale czy to są dwulatki, czy to są trzylatki, czy już chodziły do przedszkola, czy mieliście próbę przedszkolną, czy się zastanawiacie, planujecie i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko cenne dla mnie informacje. Pedagog specjalny z przedszkola, Daria. Aha. Okej. Super. Mamy, mamy, mamy. Słuchajcie, ponieważ większość jest mam, i widzę dwóch, trzech tatów, ale większość jest mam, to pozwólcie, że dzisiaj sobie pozwolę tak, żeby adresować ten webinar do mam. Czyli zamiast mówić rodzic, będę mówiła mama. Dobrze? Mam nadzieję, że się zgodzicie. Jest tata, Staszek. Staszek, się zgodzisz się, prawda? Ok. No to słuchajcie, zaczynamy. Natuli prosiła, żebym się przedstawiła dla tych, którzy mnie nie znają, i zrobię to bardzo tak krótko i zwarcie. Nazywam się Aga Nuckowski, jestem psychoterapeutką gestalt, pracuję w nurcie gestalt, pracuję również w nurcie relacyjno-rozwojowym, w paradygmacie doktora Newfielda, tak to się nazywa fachowo. I co? No i mogę powiedzieć, że trochę jest tak, że ze względu na doświadczenie nie tylko zawodowe, ale też osobiste, doświadczenie mojej rodziny, mojego syna, mogę powiedzieć, że trochę jest tak, że zęby zjedliśmy na zmianie, na adaptacji, na szukaniu rozwiązań, ale przede wszystkim na próbie zrozumienia tego, co się dzieje z naszym synem, który w wieku przedszkolnym doświadczył emigracji, miał doświadczenia emigracyjne. Przenosiliśmy się po kolei z Krakowa do Edynburga, potem do Los Angeles i teraz jesteśmy w Honolulu i podejmowaliśmy przeróżne próby, no właśnie, pójścia do przedszkola, prawda? I te próby, o tym będę wam mówić w trakcie webinaru i będę się odwoływać do tych doświadczeń. Natomiast cała ta droga, dość trudna i wyboista i stresująca, nie tylko dla naszego syna, ale również dla nas, pchnęła mnie w tą stronę, żeby jakby spróbować zrozumieć, co takiego się dzieje i dlaczego to przedszkole i to doświadczenie przedszkolne jest dla dzieci trudne i dla rodziców też jest bardzo trudne, dla mam jest bardzo trudne. Bo głównie, a nie, nie będę tak uogólniać, że głównie mamy zaprowadzają dzieci do przedszkola, bo nie wiem tak naprawdę, nie? Chodzi o to, że jest to stresujące i co się takiego dzieje, że jest tyle nerwów i bólów brzuszka i że dzieci z powrotem chcą z nami spać i że dzieci przestają jeść i że jest tyle płaczu i co z tym płaczem i jakby czy jest sens w tym całym płaczu. Więc o tym wszystkim wam dzisiaj chcę powiedzieć i cieszę się bardzo, bo moje koleżanki z Instytutu Newfielda w Polsce zwróciły mi uwagę na taką rzecz, jak im powiedziałam, że będzie webinar o tym, czy dziecko musi iść do przedszkola, tak powiedziały, och, to jest taki delikatny temat. I słuchajcie, tak, cieszę się, że to powiedziały, bo to jest delikatny temat. I ja chcę na samym początku zaznaczyć, że to absolutnie nie jest webinar przeciwko przedszkolom. I to też nie jest webinar, bo zależy mi na tym, żeby rodzice, dzieci, które poszły do przedszkola,
czy miały nieudaną próbę adaptacyjną, czy no, przeszły przez różne rzeczy, nie czuli się źle, że my tutaj się będziemy zastanawiać dzisiaj, czy to przedszkole jest faktycznie takim musem, prawda, że to trzeba iść do przedszkola, bo coś się stanie. Przygotowałam takie slajdy i te pytania to są głównie pytania, którymi dzisiaj będziemy się zajmować i będziemy szukać na nie odpowiedzi, zastanawiać się. Więc tak jak powiedziałam, będzie to webinar nie tyle skierowany na znalezienie rozwiązania idealnego, bo wszyscy wiemy, że uniwersalnych, idealnych rozwiązań dla wszystkich dzieci, dla wszystkich rodziców po prostu nie ma. Natomiast zachęcam Was do takiej, no właśnie, próby zrozumienia tego, co się dzieje i próby zobaczenia tego z perspektywy dziecka i z perspektywy rodzica, bo to, że my też się stresujemy, no to też ma jakiś sens, słuchajcie, za tym też stoi jakiś sens. Czy dzieci muszą chodzić do przedszkola? Czy coś faktycznie stracą, kiedy zostaną w domu? I co z tą legendarną socjalizacją, prawda? O tym wszystkim będziemy mówić. I tak sobie myślałam, przygotowując ten webinar, że chcę powiedzieć o takich rzeczach, które sama chciałabym usłyszeć wtedy, kiedy mój syn szedł do przedszkola, był w wieku przedszkolnym, kiedy miał 3 latka, potem 4, potem 5. My mieliśmy 3 podejścia do przedszkola. Wydawało mi się, że jesteśmy w ogóle, że on jest super przygotowany. Nie był. Dużo rzeczy się w międzyczasie zadziało, dużo tych stresów było i dopiero udało się tak naprawdę wtedy, kiedy nasz syn miał 5 lat. 5 lat i jeszcze trafił na panią, która no była jakby takim, można powiedzieć, przedłużeniem więzi z mamą, czy w przypadku naszego syna głównie z mamą, ale też z tatą, z rodzicami. Więc po kolei. Patrząc na te pytania, myślę sobie, że ważne jest przede wszystkim troszkę zmienić pryzmat patrzenia na dziecko i na przedszkole. Bo to jest tak, że wiecie, od samego początku rodzice słyszą takie pytania jak a czy już chodzi, a czy już siada, a czy już mówi, a czy, nie wiem, zna literki, i tak dalej, prawda? I to jest troszkę takie patrzenie przez pryzmat deficytów. Czyli to jest takie patrzenie, które, ja bym to powiedziała w ten sposób, to jest takie patrzenie, które mówi tak, co ja jako rodzic muszę zrobić, żeby moje dziecko się rozwijało. Natomiast na rozwój dziecka można popatrzeć przez pryzmat potencjału, a nie deficytów. Czyli nie co ja muszę zrobić, żeby moje dziecko nauczyło się chodzić, żeby moje dziecko poznało literki, żeby moje dziecko nauczyło się pływać itd., itd., tylko przez pryzmat potencjału. Czyli że dziecko jest, ja będę używać tutaj analogii z roślinką, bo to jest chyba taka najbardziej naturalna analogia, czyli że w tym naszym dziecku maleńkim, tak jak w ziarenku, jest ukryty potencjał. I to jest, słuchajcie, ten potencjał rozwojowy. I teraz jak myślimy o tym, że dziecko ma się nauczyć właśnie czy chodzenia, czy mówienia, czy pływania, czy literek, czytania i tak dalej, języka obcego i tak dalej, to ono ma ten potencjał w sobie. To się nazywa rozwój poznawczy. Jest ten potencjał już w nim. Tak samo jest z, mam tutaj notatki, więc będę sobie zerkać. Tak samo jest z potencjałem właśnie nawiązywania kontaktu, budowania relacji, tej socjalizacji, czyli jakby przystosowywania się czy przyjmowania wzorców i norm społecznych, które obowiązują w danej społeczności. I to jest rozwój społeczny. Podobnie jest z emocjami, z uczuciami. To, że będzie, że ma potencjał do tego, żeby hamować swoje impulsy, bicie, kopanie, szczypanie, że ma potencjał do tego, żeby czuć swoje emocje, że ma potencjał do tego, żeby być empatycznym. I to jest rozwój emocjonalny. I słuchajcie, to nie jest tak, że trzeba dziecko zostawić samopas, nie dotykać, broń Boże, się nie zbliżać do niego. Nie. Naszą rolą w tym wszystkim jest
No właśnie, przede wszystkim założyć to, że ten potencjał w każdym dziecku jest, w moim również. Więc naturalnie, jak sobie teraz pomyślicie, to jest tak, że naszą rolą jest po pierwsze nie przeszkadzać, czyli przysłowiowo nie ciągnąć trawy, żeby szybciej urosła, a po drugie jest wspierać. No i właśnie o tym wspieraniu tutaj jest mowa, bo ty w tym to wspieranie dzieci, no właśnie, może być tak troszkę opacznie zrozumiałe, albo inaczej. Często robimy rzeczy w dobrej intencji, często robimy rzeczy w intencji wspierania dzieci, no i może się okazać, że to niekoniecznie im służy, prawda? Natomiast jak myślimy sobie o rozwoju, jak ja myślę o rozwoju, to myślę sobie o tym, że rozwój jest bilansem zysków i kosztów też. I teraz, odwołując się do tego potencjału dziecka, pomyślmy o tym, że to, co my musimy zrobić, czy mamy do zrobienia, nie, mamy do zrobienia, to jest wsparcie, które, no właśnie, wspiera zyski. Ale chyba ważniejsze w tym wszystkim jest to, że jakby redukuje koszty rozwojowe, redukuje koszty tego, że ja się rozwijam. Może to wydawać się teraz zagmatwane, ale nie bójcie się, bo ja to wszystko opowiem. Oczywiście, tak jak znów podkreślę, to nie jest tak, że tutaj są proste, łatwe odpowiedzi, uniwersalne dla wszystkich. Ja tu po prostu będę rzucać radami, wy je zapiszecie, zastosujecie i wszystko będzie bajecznie. Zaczniemy od początku, a mianowicie zaczniemy od więzi. I będzie krótko o więzi, ale ta więź jest zaczątkiem wszystkiego tak naprawdę. Napisałam na slajdzie, że instynkt więzi, z którym my się rodzimy, jesteśmy my ludzie, rodzimy się z instynktem więzi. On w nas, w naszym mózgu, układzie limbicznym, jest ekwiwalentem instynktu przetrwania. I podam wam oczywiście taki najprostszy przykład, czyli kiedy dzieje się coś złego, na przykład, no nie wiem, jest wichura, jest powódź i zbliża się fala i ma zalać nasz dom, i z wieczór, i tak dalej, to jest tak, że w pierwszym odruchu, właśnie odruchu tym instynktownym, odruchu przetrwania, no my jednak nie robimy tak, że przynajmniej ja tak nie robię, nikt tak nie robi na 100%, nikt tak nie robi, że nie wiem, chwytamy torebkę pod pachę z dokumentami i uciekamy z domu, nie? Nie. Pierwszy odruch to jest właśnie ten instynkt więzi. Gdzie jest moje dziecko? Gdzie jest mój mąż? Gdzie jest mój pies? Słuchajcie, nawet wszyscy ci, którzy są mi bliscy, z którymi jestem związana, oni są dla mnie ważni. I to, że my jesteśmy razem i trzymamy się w kupie, to jest nasz instynkt przetrwania. Instynkt więzi jest bardzo silny. I tu nie mówimy o. I to jest takie naprawdę, to jest fundamentalne, tak jak widzicie, tak jak słyszycie, do przeżycia, prawda? Więc jeśli pomyślimy sobie o tym, że instynkt więzi jest tak silny, fundamentalny, że równa się instynktowi przetrwania, to pomyślcie o tym i założę się, że od razu znajdziecie odpowiedź, co jest zagrożeniem, największym zagrożeniem dla więzi. No oczywiście, zagrożeniem dla więzi jest separacja. I nie chodzi tylko i wyłącznie o taką fizyczną separację, ale separację w rozumieniu psychicznym również. Czyli taką, no wiecie, taką, nie wiem, czy mogę powiedzieć, skrajną separacją, ale chyba tak, taką ostateczną separacją jest śmierć, kiedy się rozdzielamy się na zawsze, prawda? Ale właśnie też nieobecność. Ale właśnie też takiego brak kontaktu emocjonalnego, ale też sekret, którego nie mogę wyjawić i który nas dzieli, konflikt, to, że się nie rozumiemy, że mamy inne zdanie, że się różnimy między sobą, to są te wszystkie małe i większe separacje, które my
odczytujemy, czy nas mózg odczytuje jako zagrożenie dla więzi. I powiem wam, że odwołam się teraz króciutko do właśnie mojego doświadczenia emigracji. Nie? Ja, Polka, wyjeżdżam na drugi koniec świata. Jestem teraz na wyspie na środku Pacyfiku, gdzie w życiu nie miałam do czynienia z kulturą hawajską, z kulturą azjatycką, bo jest tu mnóstwo Koreańczyków, Japończyków, właśnie Polinezyjczyków. I jest tak, że ja w pierwszym odruchu szukam tych, którzy mają coś ze mną wspólnego, do których ja jestem podobna, którzy mówią moim językiem na przykład, mimo że mówię po angielsku, jestem w stanie się ze wszystkimi dogadać, którzy jedzą to, co ja, którzy mają sentyment do ptasiego mleczka, tak jak ja, i tak dalej, i tak dalej. To jest ten pierwszy odruch, słuchajcie. I on również bazuje na instynkcie więzi. Stamtąd pochodzę, tego szukam. Szukam swoich, że tak powiem. Mówiąc o separacji, chcę powiedzieć, chcę zerknąć na moje notatki, tak, i chcę powiedzieć wam trochę właśnie o tej separacji. A mianowicie, że separacja jest zagrożeniem dla więzi. I teraz, jak pomyślimy o małych dzieciach, czyli dzieciach również w wieku przedszkolnym, nie? O wiek przedszkolny, czyli mam na myśli trzylatki, dzieci w trzecim roku życia, czwartym, piątym i szóstym roku życia również. To jest zerówka w systemie edukacyjnym, ale to też cały czas są małe dzieci. I jak sobie pomyślimy o nich i o tym, jak bardzo instynkt, jak bardzo one opierają swoje przetrwanie na instynkcie więzi, to możemy sobie wyobrazić, jak bardzo trudna jest dla nich separacja. I teraz konkretnie pomyślimy o pójściu do przedszkola. Że ta separacja, i to, nie, to ja nie mam na myśli żadnych traum w tym momencie, nie? To nie chodzi mi o traumatyczne zdarzenia i tak dalej, i tak dalej. Po prostu biorę dziecko za rękę, idziemy do przedszkola. Przygotowywaliśmy się do tego, czytaliśmy, opowiadaliśmy, byliśmy zobaczyć przedszkole i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest jakby właśnie takie, możemy pomyśleć, że jest zaznajomione, dziecko jest zaznajomione z tym, więc nadchodzi ten dzień, w którym my idziemy do tego przedszkola. I choćby dziecko nie wiem, jak było zaznajomione z tym i choćbyśmy nie wiem, ile tych książeczek przeczytali i ile tych wszystkich pozytywnych rzeczy na temat przedszkola, które są również prawdziwe, powiedzieli, to w momencie, w którym my stajemy na progu przedszkola i nasz synek, nasza córeczka ma tam zostać, no to ono, to dziecko nasze, doświadcza separacji. My też jej doświadczamy, tylko my jesteśmy dorośli, mamy dorosły układ nerwowy i już, no i właśnie, już inaczej sobie radzimy z tym, prawda? I teraz tak, co się dzieje w mózgu, w układzie limbicznym, kiedy następuje ten moment separacji, nie? Oczywiście mózg od razu się uruchamia, nie? Że coś się dzieje. I tak naprawdę jest to sposób radzenia sobie mózgu, mogę powiedzieć tak, to jest sposób radzenia sobie z problemem, bo teraz tak, jestem związany z mamą, mama mnie odprowadza do przedszkola, mam tu sam zostać, mama ma wychodzić, bo idzie do pracy i teraz jest tak, to jest problem, nie? Mózg mówi, hej, hej, mamy problem, co się dzieje, nie? Uruchamiają się trzy bardzo silne emocje. Ja je tu napisałam, to jest alarm, co się dzieje. Nie? Coś takiego, jakiś niepokój, coś zaraz się stanie, gdzie jest mama, bo w takich pytaniach można to mówić, gdzie jest mama. Uruchamia się frustracja, że no nie, 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 ja chcę to zmienić, nie? Mamo, zostań, ja idę z tobą i tak dalej, i tak dalej. I trzecia silna emocja to jest dążenie do bliskości. Nie, mama nie wychodzi, nie zgadzam się na to, nie? Chcę być blisko, chcę, żeby mama została i tak dalej, i tak dalej. Więc te trzy silne emocje uruchamiają się w dziecku i no właśnie, jedni powiedzą, bo często słyszałam takie zdania, że no dziecko nie radzi sobie z separacją z mamą, nie? Właśnie, jest wręcz przeciwnie.
Właśnie w ten sposób mózg dziecka sobie radzi z separacją. On ją chce od razu naprawić. Dlatego, że znów instynkt więzi równa się instynkt przetrwania, separacja największym zagrożeniem, więc mózg mówi: hej, mamy problem, musimy to szybko naprawić. Gdzie jest mama? Mama jest tutaj. Nie, nie zgadzam się, żeby wyszła. Nie, nie będzie tak, nie zostanę tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mózg próbuje naprawić sytuację separacji. I teraz jest tak, że oczywiście naturalnie może się pojawić pytanie w was, rodzicach. Ja w ogóle patrzę na czat i widzę, że się nie rusza, i to fajnie, to odczytuję to jako oznakę, że mnie słuchacie. Natomiast jeśli macie w międzyczasie jakieś refleksje i coś wam gdzieś tam się pojawiło, to podzielcie się z nimi, bo my później do nich wrócimy, dobrze? I to jest tak dokładnie, jak mówiłam przed chwilką, prawda? Że to, że mózg w ten sposób sobie radzi z separacją, że uruchamia te silne emocje i one, przepraszam, tak, zgubiłam się troszkę, ale dobrze, już wiem, gdzie jestem. I teraz tak, więc mózg próbuje sobie poradzić z tym problemem. I to, słuchajcie, to jest bardzo taki powerful proces, nie? Te emocje są naprawdę silne i te emocje mają za zadanie naprawić ten problem. I teraz jest tak, jeśli separacja jest, mogę powiedzieć tak, do zniesienia, nie? To jakby możemy dziecko wspomóc w tym wszystkim. I to jest tak, w emocji alarmu jest tak, że kiedy pojawia się ta ostrożność, uważność u dziecka, czyli gdzie jest moja mama, prawda? To jest tak, że mama może być i może być, może zostać, tak jest w procesie adaptacyjnym, przedszkolnym, w bardzo wielu przedszkolach, nie? Że dziecko może sobie jakby może jakby sobie, może mieć tą mamę blisko i to niweluje troszkę poziom tego alarmu, prawda? I niweluje również to dążenie do bliskości, czyli ta mama jest blisko tutaj, niweluje również frustrację, czyli że ja no nie muszę w tym momencie za wszelką cenę zmieniać tej sytuacji, albo zmieniać zdania mamy, żeby ona jednak nie wyszła, nie? Albo robić cokolwiek innego, żeby tę sytuację zmienić. I mogę sobie powoli, 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 jakby faktycznie adaptować się do tej nowej sytuacji, gdzie koszty separacji będą małe, minimalne, nie? Albo będą takie, że one są do zniesienia i da się, prawda? Natomiast jest też taka sytuacja, która też myślę, że wszyscy ją znają. Mam nadzieję, że nie z autopsji, ale tylko z opowiadań. Kiedy no, ta separacja jest bardzo trudna, jest taka nie do zniesienia, bądź dziecko w sytuacji separacji nie dostaje wsparcia ze strony dorosłego, nie? Alarm uruchamia od razu ucieczkę. Bo chce, to wszystko wiąże się oczywiście ze łzami i tak dalej, ale po kolei. Alarm uruchomi ucieczkę. Frustracja, o frustracji powiem troszkę więcej, bo frustracja uruchomi łzy, to jest bardzo dobra sytuacja, kiedy uruchomi łzy, bo przez łzy, przez płacz i przez to, że płaczemy, że dzieci płaczą, one w ten sposób jakby, no właśnie, adaptują się do sytuacji, której nie mogą zmienić. Więc ten płacz, można powiedzieć, jest taki terapeutyczny, jest taki, jak to się mówi po polsku, nie pamiętam, leczniczy, tak, terapeutyczny można powiedzieć, prawda? I dążenie do bliskości to jest to, żeby być z mamą. I jeśli tutaj jakby nie ma wsparcia,
nie ma wsparcia i to wsparcie idealne, ja przynajmniej mój syn tego doświadczył właśnie w tym ostatnim przedszkolu w Honolulu, to było waldorskie przedszkole, gdzie ta silna emocja dążenia do bliskości została wsparta przez jego nauczycielkę, która właśnie stała się tym przedłużeniem więzi, czyli ona powiedziała: chodź, chodź ze mną, ja ci pomogę, ja wiem, co zrobić teraz. I zabrała go, nie robiła niczego specjalnego, ona po prostu trzymała go za rączkę. On mógł być blisko niej i to było kompensacją mojej nieobecności. Więc o tym bardzo takim, o separacji i o tych silnych emocjach bardzo, bardzo warto pamiętać, jeśli myślimy o małych dzieciach. Dlaczego o małych wyjątkowo, a o starszych też, ale już troszkę inaczej? O tym powiem za chwilę. Natomiast jest jeszcze coś takiego, że oczywiście małe dzieci są ich. One porozumiewają się z nami językiem emocji, prawda? Więc jeśli pojawiają się emocje, to te emocje są silne, to te emocje jakby, no wiecie, są w całym ciele i dosłownie zalewają dziecko. Z tym, że jak podkreśla doktor Newfield, i to jest wiedza z neurobiologii, jest tak, że dzieci do 7, a bardzo wrażliwe dzieci do 9 roku życia, mają jeszcze niewykształconą korę przedczołową, czyli jakby półkulę i mózg limbiczny, układ limbiczny, one sobie tam funkcjonują. Natomiast kora przedczołowa, jak mówi dr Newfield, to jest trochę tak jak miska do mieszania sałatki, czyli wszystkie emocje, myśli, doświadczenia tam wpadają, a one się mieszają i wtedy dziecko jest w stanie czuć na przykład dwie emocje naraz, nie? Czyli mówić tak, boję się iść do przedszkola, nie chcę się rozstawać z mamą, ale jest tam fajnie, bo się bawimy wodą, a ja lubię się bawić wodą, nie? No, tylko jest tak, że dziecko do 7 roku życia nie jest w stanie doświadczyć tych dwóch emocji naraz. Czyli ono czuje jedną emocję naraz, jakby do niego dochodzi ta jedna emocja naraz. I jest tak, jeśli tą emocją, która jakby w pierwszym odruchu, one się pojawiają wszystkie trzy naraz, ale dziecko jest w stanie odczuwać tylko jedną naraz. Więc jeśli odczuwa frustrację i na przykład to jest tak, że chce zmienić sytuację, biegnie do drzwi, zaczyna szarpać klamką, zaczyna, próbuje otworzyć drzwi i tak dalej, to jest tak, no, podejmuje te próby zmiany, prawda? To jest tak, że ta frustracja w nim jest i ono ma wyjście takie, żeby się rozpłakać. I tak dzieci robią, nie? I to jest w ogóle cudowne, nie? Bo ten płacz, tak jak mówię, jest terapeutyczny i on powoduje, że dziecko zaczyna, można powiedzieć innymi słowami, opłakiwać to, że nie może tego zmienić, prawda? I teraz wsparcie w tej sytuacji pani nauczycielki, pani przedszkolanki może być, albo zazwyczaj jest, bardzo, bardzo istotnym czynnikiem tutaj. Bo jeśli pani przedszkolanka pojawi się i faktycznie z takim zrozumieniem i słuchajcie, no, z czułością, a przede wszystkim z takim zrozumieniem dla tego dziecka, nazwie te emocje, nie musi mówić, że to jest frustracja, słuchaj, ty się teraz frustrujesz, nie? Nazwie je słowami, którymi my używamy w języku potocznym, nie? Tęsknisz za mamą. I zaproponuje dziecku jakieś rozwiązanie. I znów tutaj nie trzeba jakichś hocków, klocków, słuchajcie, nie trzeba jakichś w ogóle fajerwerków, nie? Rozwiązaniem jest podanie dziecku rączki, chwycenie go za rączkę, zabranie na kolana, pogłaskanie po pleckach, przejście z nim do innej części sali i coś, co panie przedszkolanki znają doskonale z doświadczenia, nie? Czyli zajęcie czymś dziecka. I to nie jest na zasadzie, bo ktoś może pomyśleć, że to jest na zasadzie odwrócenia uwagi, żeby dziecko nie czuło emocji. Nie. My akceptujemy ten płacz, rozpoznajemy ten płacz, wiemy, o co chodzi, jakby z tym płaczem zabieramy dziecko w inne miejsce i dajemy mu szansę, żeby jego uwaga została odwrócona od tego
od tego momentu separacji na coś innego. I ono sobie może cały czas też tam popłakiwać i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko w porządku, słuchajcie, bo ten płacz terapeutyczny pomaga i tak jak mówię, pomaga w adaptacji. Natomiast co się dzieje w momencie, w którym mówimy, nie, nie płaczemy, nie? Nie, nic takiego się nie stało, choć idziemy teraz tutaj robić i tak dalej, i tak dalej. Czy czujecie tą energię, że to jest zupełnie z inną energią powiedziane dla dziecka, nie? Dziecko może przestać płakać, dziecko może nie będzie płakać i tak dalej, i tak dalej. Ale emocje są tak potężną energią, to jest trochę jak z elektrycznością, że wiecie, że one, jak się pojawia emocje, one nie wyparowują, nie? One nie znikają. One jedyne, co mogą zrobić, właśnie nieodczute, czy niewyrażone, nie tak jak w przypadku frustracji, przepłakana frustracja, ona zmienia formę. Czyli emocje, które są silną energią, mogą najwyżej zmienić formę. One nie znikną, nie? Więc gdzieś tam będą w tym dziecku siedziały. I na przykład może się okazać, że przyjdziemy z tego przedszkola do domu i na przykład wieczorem nasze dziecko, nie wiem, zbije kota albo nie daj Boże, młodszą siostrę na przykład, nie? Będzie się zachowywało agresywnie. Bądź ta frustracja skumulowana z czasem, dzień po dniu, widzę, że komuś zacina głos, ta frustracja skumulowana z czasem, dzień po dniu, ona przerodzi się w agresywne zachowania. Tak może być faktycznie. Czuję, że się zagalopowałam czasowo z tą separacją, natomiast to, co jest ważnego, co chcę wam powiedzieć o separacji i dlaczego o niej tak dużo mówię, bo tak jak powiedziałam, ludzkie dzieci nie znoszą dobrze separacji, po prostu tak jest, nie? Im młodsze dziecko i im bardziej zależne od nas i im bardziej jego potrzeby więzi są silne, tym gorzej będzie znosiło separację. Więc odnośnie do przedszkola możemy pomyśleć sobie, znaczy warto pomyśleć o tych dwóch rzeczach, że po pierwsze jest tak, że trzylatek będzie inaczej reagował albo może inaczej reagować na separację niż pięciolatek. Dlaczego? Zaraz powiem o więzi i sami zobaczycie, jak to wszystko jest ze sobą połączone. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz. Myślałam sobie o tym, że jak my przylecieliśmy do Edynburga i mój syn miał niespełna 3 lata, ja bardzo chciałam, żeby poszedł do przedszkola i miałam w tym swoje powody. Razem z mężem tego chcieliśmy, prawda? I te powody były bardzo silnie wspierane przez wszystkich dookoła, nie? Społecznie były silnie wspierane. A mianowicie, ważne jest, żeby nauczył się języka, bo jesteśmy w innym kraju. Ważne jest, żeby się właśnie zaadoptował do nowej sytuacji, do nowych warunków. Ważne jest, żeby był z dziećmi, bo przez kontakt z dziećmi on się tego języka nauczy raz, dwa i będzie mu łatwiej. Intencje były bardzo dobre. Z tym, że w ogóle nie wziąłem pod uwagę tego, że separacja w momencie tak strasznie dużej zmiany, gdzie właśnie wyjechaliśmy z naszej podkrakowskiej wioseczki, gdzie kawałek dalej mieszkała ciocia Ania, a jeszcze kawałek babcia Irenka z dziadkiem Tatkiem, to już jest w ogóle separacja, nie? A ja tu jeszcze dokładam to przedszkole. I teraz słuchajcie, jak popatrzycie na te silne emocje, to zobaczycie, co się dzieje z rozwojem, nie? Ja z intencją tego, że chcę wesprzeć rozwój mojego dziecka, żeby się zaadoptował w nowej kulturze, w nowym języku, żeby był pomiędzy dziećmi i czuł się przez to, żeby mu było łatwiej i swobodniej, zafundowałam mu separację, czyli skierowałam całą jego uwagę, że uwagę jego mózgu, mogę powiedzieć, na to, żeby naprawić sytuację separacji. No i słuchajcie, jeśli mózg jest zajęty naprawianiem separacji, bo to jest bardzo duży stres i bardzo duży problem, to w nim nie ma miejsca ani energii
na to, żeby się zajmować rozwojem. Tam wszystko jest nastawione na naprawianie separacji. I co się wydarza? Alarm. W nocy dziecko nie chce spać. Potwory są pod łóżkiem. Czuje niepokój. Przestaje jeść. Boli je brzuszek. Frustracja może stać się z jednej strony płaczliwe, ale z drugiej strony może stać się agresywne. Będzie cały czas pobudzone, będzie szukało silnych bodźców, które jeszcze silniej go pobudzą, bo ta frustracja będzie się tam gotować. I to dążenie do bliskości będzie za wszelką cenę pilnowało, żebym ja tylko nie wyszła z domu, żebym była blisko. Żebym się cały czas z nim bawiła. Wiecznie będzie mało i mało, cokolwiek bym nie zrobiła. Więc, tak jak mówię, mózg, cała energia mózgu jest nastawiona na naprawianie separacji, i tam już w tym momencie nie ma absolutnie energii na rozwój. Więc mój pomysł na to, że ja wyślę dziecko do przedszkola, żeby ono się super rozwijało w tym momencie, był absolutnie, jakbyś nie mijał się z moją intencją, prawda? Efekt był zupełnie inny. Dobrze, muszę napić się wody, słuchajcie, i przejść dalej. Bo mamy jeszcze dużo innych rzeczy. Jeśli macie jakieś pytania do separacji, coś wam się urodziło w głowie, czy właśnie różne refleksje, które wam przychodziły w tym momencie, to zapiszcie je sobie bądź zadajcie je w czacie i na koniec się jeszcze do nich odniesiemy. Chcę teraz powiedzieć o tym, czyli tak podsumowując, separacja jest bardzo dużym wyzwaniem i bardzo dużym stresem dla dziecka. Ten stres my widzimy nawet wtedy, jak mówimy bardzo często o tym, że dzieci w przedszkolu chorują, nie? I co chwilę są chore, co chwilę je trzeba zabierać i tak. No tak, stres również wpływa na układ immunologiczny. To nie tylko to, że ten układ immunologiczny jest niedojrzały, to nie tylko te wirusy, które tam sobie fruwają między dziećmi, ale również stres, który w tym wszystkim absolutnie nie pomaga, a wręcz przeciwnie, on wpływa na układ immunologiczny, sprawiając, że dzieci są bardziej jeszcze podatne na choroby. Więc separacja jest dużym wyzwaniem dla dzieci w tym wieku, w tak małym wieku, dlatego właśnie, że potrzeby więzi są bardzo silne, czyli dzieci są od nas zależne, potrzebują, żebyśmy byli blisko nich, potrzebują, żeby one były blisko nas i separacja przez to jest bardzo dużym stresem. Następną rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest socjalizacja, bo to jest też bardzo często taka nasza intencja rodziców właśnie, żeby dzieci poszły do dzieci, nie? Żeby dzieci poszły do dzieci, żeby się socjalizowały. Ja sobie sięgnęłam do słownika języka polskiego, żeby i do podręcznika też socjologii, żeby sprawdzić definicję socjalizacji. I ona jest dość prosta. A mianowicie socjalizacja to jest taki proces przyswajania wartości, norm, zasad, zachowań danej społeczności. No i teraz jest tak. Jak mówimy o małym dziecku, o małym, malutkim dziecku i chcemy, żeby ono przyswajało wartości, żeby nauczyło się norm i zachowań. Od kogo chcemy, żeby ono przyswoiło, albo czyje wartości chcemy, żeby przyswoiło, od kogo, na kim się wzorowało, jeśli chodzi o zachowanie i przestrzeganie norm społecznych. Na innych dzieciach, które są w jego wieku? Nie. No nie. Nie, bo dzieci są niedojrzałe. Ja wiem, że może to brzmieć źle, ale to jest taka psychologiczna prawda, że dzieci jeszcze są niedojrzałe. To dlatego my jesteśmy nimi, ich opiekunami. To dlatego my za te dzieci jesteśmy odpowiedzialni, o nie się troszczymy i tak dalej, i tak dalej. I mówiąc o socjalizacji, znów chcę zacząć od samego początku, a mianowicie od
kolejnych instynktów, które są w nas bardzo głęboko, w każdym człowieku i z którymi my się rodzimy, jesteśmy zaprogramowani w ten sposób, my ludzie. W momencie, załóżmy, że to jest sytuacja taka idealna, bo oczywiście zdarzają się od niej wyjątki. Kiedy rodzi się dziecko, instynkt, który, albo inaczej powiem, ludzie mają w sobie dwa instynkty. To jest też nasz program. Oprócz tego instynktu więzi, przetrwania, są jeszcze dwa instynkty, z którymi jesteśmy zaprogramowani. Jest to instynkt alfa. Jak sami się domyślacie, to jest to instynkt takiego przewodnika, opiekuna i instynkt zależności. Kiedy rodzi się dziecko, to w nas uruchamia się bardzo silny, tak nas stworzyła natura, instynkt alfa. Natomiast dziecko, jego mózg jest zaprogramowany instynktem zależności, czyli ono się rodzi, od razu idzie, szuka sutka do ssania mleka, a przede wszystkim pamiętacie ten gest taki cudowny z maleńkimi dziećmi, że jak się dotknie tutaj palec, to dziecko zaciska piąstkę. I to jest właśnie bardzo silny odruch. Doktor Newfield o tym pięknie mówi, że to jest taki bardzo silny odruch właśnie holding on, trzymania się tego dorosłego, trzymania się tego rodzica, tego, który z założenia, tak to założyła natura, jest bardziej dojrzały i odpowiedzialny i jest w stanie się nami zaopiekować, jest w stanie zaopiekować się dzieckiem. Instynkt alfa uruchamia się w rodzicu. To jest instynkt taki bardzo szczodry, instynkt, który daje. My dajemy. Co dajemy? Wszystko dajemy. To dlatego mamy, ojcowie również, są w stanie poświęcić się do granic życia dla swojego dziecka. My dajemy dziecko z instynktem zależności, ono szuka. My jesteśmy dla niego odpowiedzią. My opiekujemy się dzieckiem, które oddaje się w nasze ręce. My chronimy dziecko, ono nam ufa absolutnie, bo wie, że chcemy dla niego najlepiej. Znaczy nie wie, czuje, że chcemy dla niego najlepiej. My przewodzimy, a dziecko idzie za. My dajemy wskazówki, a dziecko jest nastawione na... O, dziecko czeka na te wskazówki, jest nastawione na usłyszenie tych wskazówek. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, co jest bardzo, bardzo istotne w tym wieku, kiedy dziecko jest naprawdę malutkie i bardzo zależne od nas, po pierwsze, to nie jest czas na niezależność dziecka, to jest właśnie wręcz przeciwnie, czas na to, żeby dziecko było absolutnie zależne od nas, a my jesteśmy jego tarczą i ochroną i my prowadzimy go przez życie, to my dajemy mu te wartości, to my uczymy go zachowań, to my, ono nas nawet nie uczymy, ono nas naśladuje. I w ten sposób rodzi się bardzo silna więź między dzieckiem a rodzicem, więź, która jest absolutnie fundamentem rozwoju. Popatrzcie na ten rysunek. To jest rysunek oczywiście zaczerpnięty z kursu doktora Newfielda, z Instytutu Newfield, gdzie studiuję cały czas. Mama wyciąga ręce i pochyla się do dziecka. Dziecko wyciąga ręce do mamy. Pomyślmy sobie o tym, że my stawiamy naprzeciwko siebie dwoje dzieci. Kto jest przewodnikiem? A kto podąża za? Dzieci w swoim instynkcie zależności nie są gotowe do tego, one mają w sobie zalążek instynktu alfa. I ten instynkt alfa z czasem i w odpowiednich okolicznościach, on się będzie im uruchamiał. Pokrótce tylko powiem, że to jest taki instynkt, który na przykład powoduje, że dziecko się bardzo kocha swoją siostrę i się nią jest w stanie opiekować, młodszą siostrzyczką. Z czułością odnosi się do pieska i kotka i tak dalej, i tak dalej. Jest to też taki instynkt, to jest jakby druga strona tego instynktu alfa, z którym dziecko na przykład jest bully, prawda? Czyli
pomóżcie mi, jak to się mówi po polsku, aj wyleciało mi słowo, czyli znęca się nad innymi dziećmi, na przykład, nie? Jest agresywny i znęca się nad innymi dziećmi. Ale o tym instynkcie alfa nie chcę tutaj mówić, bo nie mamy na to czasu. Natomiast instynkt zależności, który w tym momencie silnie gra pierwsze skrzypce w dziecku, on jest nastawiony na znalezienie swojego alfa, czyli idealnie rodzica, prawda? Więc on nie jest nastawiony na znalezienie drugiego dziecka, któremu będzie, bo to drugie dziecko nie jest w stanie mu przekazać wartości, norm, zachowania itd., itd. Absolutnie nie, tak jak my myślimy w socjalizacji przedszkolnej, prawda? Więc jest tak, że jak myślimy nawet o pójściu do przedszkola, to warto myśleć o tym, że ta adaptacja do przedszkola i to pójście do przedszkola to nie jest pójście do innych dzieci czy pójście do placówki. Tam bardzo ważna jest ta pani przedszkolanka, bo pani przedszkolanka będzie przedłużeniem alfa, którym jest mama. I pani przedszkolanka będzie tą, za którą dzieci, jak kaczątka, jak kurczaczki takie, będą szły. To ona będzie chronić, to ona będzie odpowiedzialna, to ona będzie dawać wskazówki, to ona będzie się opiekować. A dzieci bardzo potrzebują. Daria, powiedz mi w takim razie, jakie określenie, bo Daria pisze, że bardzo nie lubi określenia przedszkolanka. Ja to mówię, wiesz, z taką dużą, tak naprawdę czułością i takim, wiesz, pani, która pracuje, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Okej, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Będę mówić pani, dobrze? Tak będzie, żeby było też krócej. Więc pani jest tą alfa w przedszkolu, za którą się idzie i nie inne dziecko. Inne dzieci nie są na to gotowe. I słuchajcie, tutaj oczywiście też mam swoją historię z życia, a mianowicie jak już mój syn był w przedszkolu, to był to oczywiście, żeby, no, bo to znów nowa kultura, to było w Honolulu już, nie? Nowa kultura, znów wszystko nowe i tak dalej, więc ja bardzo chcę go zeswatać z jakimś kolegą, żeby miał się z kim bawić, żeby tam zawsze przychodził do tego przedszkola, cieszył się na niego i tak dalej, i tak dalej. No i swatamy z tą mamą kolegi, nie? Antoni i Luka. Swatamy, no i te dzieci się lubią, się bawią się razem i tak dalej, ale troszkę żeśmy przegięły, ponieważ to, co ja zrobiłam zupełnie nieświadomie, to ja zaprzęgnęłam tego małego chłopca, Lukę, kolegę, w rolę alfa dla mojego syna, czyli tego, który będzie gwarantem ochrony, troski i takiego dobrego samopoczucia mojego syna w przedszkolu. I co się stało? Oczywiście ten chłopiec tego nie dźwignął, bo nie był w stanie tego dźwignąć, bo on dokładnie tak jak mój syn potrzebował alfy, ale mój syn nie był alfą dla niego, ani on nie był alfą dla mojego syna. Oni potrzebowali tej naszej wspaniałej, ukochanej Miss Saido, która tam była, a nie siebie nawzajem w tej roli. I oczywiście ten chłopiec, tak jak mówię, nie dźwignął tego, bo przy pierwszej sytuacji frustracyjnej, kiedy obydwoje chcieli tę samą zabawkę, bawić się tym samym wózkiem i zjeżdżać tym samym wózkiem z pagórka, nastąpił konflikt i Luka powiedział: I hate you, nienawidzę cię, nie chcę, żebyś tutaj był, wynoś się stąd. I to, słuchajcie, było bardzo raniące. Niestety. To jest właśnie ryzyko tego, kiedy łączymy dzieci w grupy rówieśnicze i jeszcze, no właśnie, swatamy ich ze sobą, swatem matchmaking, takie słowo w języku angielskim, ale dokładnie to robimy, czyli próbujemy, jakby, wiecie, złączyć ich tak, żeby oni nawzajem się sobą opiekowali i troszczyli o siebie i byli tymi przewodnikami i tymi, którzy chronią, dają i tak dalej. To nigdy nie wyjdzie. To nigdy nie wyjdzie. I to jest tak naprawdę nie w porządku, dla dzieci. Alfą w przedszkolu jest pani.
Tak jak powiedziałam, instynkt alfa i instynkt zależności jest nam potrzebny do tego, żeby zbudowała się pomiędzy dzieckiem a rodzicem silna więź. Silna więź, tak jak powiedziałam, gwarantuje rozwój dziecka. Jest fundamentem, nie gwarantuje, jest fundamentem tego rozwoju. Już wytłumaczę dlaczego. To jest kolejny slajd, w którym znów do rozwoju i do dziecka odnoszę się jak do roślinki. I to jest diagram tego, w jaki sposób rozwija się więź między dzieckiem a rodzicem. Doktor Newfield wyróżnił sześć etapów więzi. Sześć etapów więzi. I jak popatrzycie na te opisy, one wyglądają jak korzonki, bo one faktycznie są takimi korzonkami rozwoju, nie? A korzonkami mało, korzeniami dla rozwoju. Jak popatrzycie, to zobaczycie, że są tam też wpisane cyferki i to jest wiek dziecka. Czyli w pierwszym etapie, bardzo krótko powiem o tej więzi, bo o niej można w ogóle, wiadomo, zrobić cały webinar, cały kurs i napisać książkę, ale bardzo krótko. Pierwszym etapem budowania więzi są zmysły. Czyli to, co powiedziałam, kiedy rodzi się dziecko, dotyk, kiedy sanie, kontakt wzrokowy, dźwięk, znaczy słowa rodzica, tembr głosu i tak dalej. Przez zmysły dziecko przywiązuje się zaraz po urodzeniu. Kolejnym etapem budowania się więzi to jest etap, który następuje po pierwszym roku życia, czyli w drugim roku życia, to jest podobieństwo. Dzieci w tym momencie patrzą na nas, patrzą na ten obiekt swojego przywiązania, czyli znów ja to powiem rodzica, ale chcę powiedzieć mamę tak naprawdę, bo zwracam się teraz do większości mam. Patrzą na mamę. Widzą tą mamę, idealnie jeśli jest to mama, wiadomo, ale oczywiście idealnie jeśli jest to tata, ale może to być też babcia, może to być też dziadek, może to być ktoś, kto jest bardzo blisko dziecka w tym czasie i z którym dziecko właśnie czuje się związane. I tu jest ten taniec, wiecie, instynktu zależności i instynktu alfa, prawda? Ten, kto jest alfą, można powiedzieć, no ten zaskarbi sobie dziecko, prawda? Ten idealnie odpowie na potrzeby dziecka, na te potrzeby więzi, potrzeby instynktu zależności. Dzieci upodabniają się do nas, w sensie naśladują nas, chcą się ubierać tak jak my. Pamiętam mojego syna, który właśnie udawał, że pracuje tak jak tata, nie? Miał sobie taki z kartonu wycięty laptop. I on siadał z poważną miną przy stole i mówił: Nie przeszkadzaj mi, ja teraz pracuję. Nie? I to był tata. Podobieństwo w trzecim roku życia, przynależność i lojalność. To, żeby dziecko czuło, to jest też nasza rola, nie? Żeby dziecko czuło, że jest częścią rodziny, że dziecko jest w stanie w tym wieku powierzyć nam różne swoje sekrety, czuje się z nami naprawdę złączone właśnie w taki sposób, który, wiecie, to trochę przypomina taki moment zakochania, nie? Że czujemy, że po prostu no, czujemy się najlepiej z tą osobą, że czujemy się fantastycznie, możemy jej zaufać całkowicie, że my rodzice, że inaczej dziecko ufa, że my rodzice po prostu choćby nie wiem, co się działo, staniemy za nim murem. I to jest ważne, żeby to robić. I to jest ważne, żeby dać dziecku to odczuć. W czwartym roku życia znaczenie 3 plus, po trzecim roku życia, w czwartym roku życia, to, że dziecko jest dla nas ważne, to wychodzi na plan pierwszy, że ja jako dziecko czuję się ważny dla moich rodziców. W piątym roku życia miłość 4 plus. Dziecko oddaje swoje serce rodzicowi. Absolutnie. Kocha, jest zakochane. Rysuje serduszka, daje serduszka, mówi, że kocha, jest absolutnie oddane. I po piątym roku życia, czyli w szóstym roku życia,
ten ostatni etap budowania więzi, to jest poczucie tego, że jestem zrozumiany i że rodzice mnie znają, że ja to ja, że rodzice mnie znają, wiedzą, kim jestem, że czuję się przez nich zrozumiany, zaakceptowany i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w tym obrębie. Popatrzcie na te korzenie i to od narodzin do 6. roku życia, 6 lat, 6 etapów budowania więzi. Chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że popatrzcie, o ile bardziej silna i głęboka może być, bo oczywiście nie ma gwarancji, że tak się stanie. My rodzice musimy być odpowiednio responsywni do tego budowania się więzi, prawda? Ale załóżmy, że wszystko jest tak, jak trzeba, ta więź się rozwija, warunki są do tego sprzyjające, że zobaczcie, o ile więcej mamy możliwości, o ile głębsza jest nasza więź z dzieckiem i o ile więcej mamy możliwości jakby trzymania blisko tego dziecka, na przykład kiedy ono ma 4 lata czy 5 lat, aniżeli kiedy zaraz po tym, jak się urodziło, aniżeli wtedy, kiedy ma tylko 2 latka. I do tych etapów więzi chcę się odnieść, mówiąc o przedszkolu, że my wysyłając dziecko do przedszkola, można powiedzieć, fundujemy mu separację, ale separacja dla dziecka, które jest małe, ma na przykład 2 latka tylko albo 3 latka, może być dużo, dużo trudniejsza, aniżeli separacja dla dziecka, które ma 4 lata czy 5 lat. Dlaczego? Dlatego, że więź, która między nami się zbudowała, wytworzyła, jest tym fundamentem, który daje dziecku możliwość doświadczania separacji bez bycia psychicznie odseparowanym od rodzica. Dajcie znać, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że dziecko, na przykład dziecko 4-letnie, które idzie do przedszkola, ono w założeniu, że ta więź jest zbudowana prawidłowo, ono czuje separację, czuje, że mama idzie do pracy i tak dalej, ale jest w stanie wytrwać w tej separacji. Jest w stanie, jakby czuje cały czas, że to nie jest tak, że mama znika i nie wiadomo, co będzie, że to jest dla mnie bardzo trudne do zrobienia, że chcę, żeby to się zmieniło teraz i jak najszybciej, prawda? I jest tak, że więź daje nam więź i to, że ona się rozwinęła przez te wszystkie lata, daje nam szansę do tego, żeby budować most nad separacją, który będzie na tyle silny i będzie się odwoływał do tych wszystkich etapów więzi, który pomoże dziecku jakby, no właśnie, poradzić sobie z tą separacją, prawda? Który pomoże dziecku poradzić sobie z tą separacją. O tym już mówiłam, położyłam tutaj slajd o tym, że dziecko, które prowadzimy do przedszkola, no właśnie, nie prowadzimy je do przedszkola placówki ani do przedszkola miejsca z dziećmi, ważną osobą jest nauczyciel, pani, która tam jest. Pani, jako przedłużenie tej opiekuńczej funkcji alfy, którą jest mama, jest osobą, która dzieckiem się zaopiekuje. Więc adaptacja, można powiedzieć, że udana adaptacja dziecka, albo w ogóle, że adaptacja dziecka to nie jest adaptacja do placówki ani do grupy rówieśniczej, to jest adaptacja, gdzie pierwszą figurą jest pani, która się zaopiekuje. I to tak jak mówiłam, tak, żeby te dzieci miały za kim podążać i czuły się bezpiecznie, i czuły się, że jeśli nie ma mamy, która w normalnych warunkach jest odpowiednia na wszystkie moje potrzeby i na wszystkie moje trudności, to w przedszkolu odpowiedzią na wszystkie moje potrzeby i trudności będzie pani.
I to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Jak mówiłam o budowaniu mostu, czekajcie, sierpnę do moich notatek, bo może mam tam jeszcze coś mądrego napisanego, o którym zapomniałam powiedzieć. Jak mówimy o budowaniu mostu nad separacją, to już wam wytłumaczę, o co chodzi. I tu znów oczywiście posłużę się słowami doktora Newfielda, bo on to bardzo fajnie prowadzi, bardzo fajnie tłumaczy. A mianowicie robimy coś takiego, że mamy dużo, dużo możliwości nad tym, żeby skierować, tak jakbyśmy fizycznie buzię dziecka kierowali na coś innego niż separacja, na coś, co nas łączy. Czyli jeśli dziecko doświadcza separacji i nadchodzi ten moment, w którym my się z nim rozstajemy w przedszkolu i robi się trudno, dziecko doświadcza tych wszystkich emocji, to w jaki sposób my możemy go wesprzeć i sposób najlepszy ze wszystkich, to jest tak, jakbyśmy brali jego buzię i odwracali z tego miejsca, gdzie mama idzie do pracy, a ty zostajesz w przedszkolu teraz sam, wszystko będzie dobrze. My odwracamy jego buzię i kierujemy ją na ten drugi koniec mostu. Jak zjecie, nie wiem, czy kisiel jeszcze się je w przedszkolach, załóżmy, że to będzie kisielek, nie? Zaraz jak zjecie kisielek w przedszkolu, to ja po ciebie przyjdę, a później pójdziemy razem do parku pobawić się w chowanego na przykład. Czyli kierujemy uwagę dziecka, zresztą odwracamy jakby jego buźkę w ten moment, który nas będzie łączył jeszcze raz. Czyli nie to, że teraz jest trudno, jest separacja i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę zobaczymy się znów. Za chwilę, jak zjesz kisielek, bo wiadomo, że najczęściej ta pierwsza godzina, druga godzina i tak dalej są dla dziecka abstrakcyjne, ale konkretna czynność. Nie wiem, dlaczego mi ten kisielek tak przyszedł do głowy, ale rozumiecie, o co chodzi, że kierujemy uwagę dziecka na to, kiedy jeszcze raz się spotkamy. I teraz zobaczcie, jeśli mamy zbudowaną, silną, głęboką więź z dzieckiem, która przez te wszystkie lata się budowała, albo nawet, wiecie, jest gdzieś w połowie budowania się, prawda? To zobaczcie, ile to nam daje, ile ta więź daje nam narzędzi do zbudowania tego mostu. Budujemy most nad separacją z wykorzystaniem potężnej mocy więzi. Możemy się odwołać wtedy do zmysłów, do podobieństwa, do przynależności i lojalności itd., itd. Wpisałam sobie tutaj kilka przykładów, ale chciałabym Was też zachęcić do tego, żebyście sami teraz myśląc o swoim dziecku i o tym, w jakim jest wieku i jak wygląda Wasza więź, jak się czujecie ze swoim dzieckiem, żebyście sami pomyśleli i nawet jeśli macie ochotę, wpisali to, jakie narzędzie byłoby idealne, dobre dla Waszego dziecka w tym momencie, żeby zbudować ten most nad separacją. Jeśli mówimy o zmysłach, to oczywiście ja podaję takie przykłady. To są oczywiście na przykład, nie wiem, apaszka mamy, czy chusteczka, ta, która pachnie, jak ten, w Stanach Zjednoczonych dzieci mają tak zwaną szmatkę, the rug, czyli taką szmatkę, z którą śpią jako niemowlaki i która też pachnie mamą zazwyczaj, nie? Więc bardzo często małe dzieci chodzą po przedszkolu z tymi szmatkami. Może to być zdjęcie, nasze rodzinne zdjęcie, czy zdjęcie mamy samej, czy zdjęcie taty, tego, za kim dziecko będzie tęsknić, żeby mogło popatrzeć i zatęsknić. Dobrym pomysłem jest na przykład w przedszkolu stworzenie takiej, wiecie, takiej tablicy, nie? Takiej ścianki, gdzie są zdjęcia rodzinne, mama, tata, siostra, brat. Mama, tata, pies, babcia, dziadek i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, którzy są z dziećmi złączeni, żeby dzieci mogły sobie na te zdjęcia popatrzeć, żeby w momentach takiej tęsknoty faktycznie było dla nich dostępne to narzędzie, no tak się mówi, nie? Narzędzie do tego, żeby jakby, wiecie, tak przytrzymać się w tym wszystkim, że jest separacja, ale ta mama zaraz będzie, nie? Ale jest ta mama, jest ten tato, jest ta babcia, jest ten dziadek, jest ta rodzina.
podobieństwo. No można się ubrać w takie same kolory, można sobie ubrać takie same skarpetki i być takim wyjątkowym, nie? Dzisiaj jest dzień czerwonej skarpetki, nie? Mama ubiera do pracy czerwoną skarpetkę, dziecko ubiera do przedszkola czerwoną skarpetkę. Można sobie wziąć, mieć dokładnie takie samo drugie śniadanie, nie? Czyli na przykład, nie wiem, bierzemy jakiś tam, przychodzi, żeby nie był kisier, to na przykład jogurt, nie? Że bierzemy sobie takie same jogurciki, albo mamy takie same kanapki, albo mamy takie same muffinki na śniadanie. Przynależność to jest coś, co ja praktykowałam z naszym synem. To jest kamyczek. Mieliśmy dwa takie kamyczki. Jeden był jego, drugi był mój. On miał w kieszonce, zawsze mieliśmy spodenki z kieszonką, a w kieszonce był kamyczek. I to jest kamyczek mocy, a mianowicie jak się go dotknie, to ta druga osoba czuje miłość i czuje to, że się o niej myśli w tym momencie. I to był nasz magiczny kamyczek. On go miał zawsze w kieszeni. Jak tylko zrobiło mu się troszkę smutno, albo zatęsknił, albo miał jakiś trudniejszy moment, to wiedział, że może włożyć rękę do kieszonki i znajdzie kamyczek i dotknie go, i ja wtedy przekażę mu moją magiczną miłość i będę o nim myśleć. I vice versa. Znaczenie, czyli, no nie wiem, na przykład można powiedzieć dziecku jakiś sekrecik, z którym na przykład z resztą rodziny podzielicie się po przyjściu z przedszkola, nie? Można, o, ja wiem, ja na przykład robiłam tak, moje dziecko uwielbia ciastka, nie? Lunchy do przedszkola były zdrowe. No i wiadomo, ja te ciastka piekłam też z pełnoziarnistej mąki i tak dalej, z ksylitolem itp., itd., ale było ciastko, bo on je lubi. I to było tak, że ja mu nie mówiłam, a włożyłam ci ciastko. On przychodził do szkoły, był czas lunchu, on otwierał to i tam było ciastko od mamy. No słuchajcie, no czyż to jest takie przypieczętowanie tego, że on dla mnie jest po prostu apple of my eye, nie? Także jest tych narzędzi, które wykorzystują tą moc więzi dosyć dużo, i wy sami, znając swoje dziecko, jesteście w stanie malutkie rzeczy wymyślić, które dziecko będą wspierać. Będziemy już kończyć, więc chcę tylko podsumować ten kawałek o więzi, odnosząc się też do tej separacji wcześniej, że jak myślimy o tym, że posyłamy nasze dziecko do przedszkola, bo ono się tam musi socjalizować, to tak nie do końca jest prawda. Dlatego, że dziecko, małe dziecko socjalizuje się w rodzinie. Każda jedna interakcja z innym człowiekiem to jest socjalizacja. Pójście do parku, gdzie bawią się inne dzieci, to jest socjalizacja. Rozmowa z panem, który prowadzi pieska, bo się chce pieska pogłaskać, to jest socjalizacja. Wyjazd do babci na działkę, na obiad, na imieniny, to jest socjalizacja. I wyjście do biblioteki, to jest socjalizacja. Więc to jest tak, że to nie jest tak, że jeśli dziecko nie pójdzie w ogóle do przedszkola, to ominie go socjalizacja. Nie, nie jest tak. Dziecko socjalizuje się zawsze, a mało tego, my ludzie socjalizujemy się przez całe życie. Jestem tego żywym przykładem na socjalizację w Edynburgu wśród Szkotów, w Kalifornii wśród Amerykanów i na Hawajach wśród Polinezyjczyków. I wierzcie mi, że kiedy mój proces socjalizacji, czyli przyswajania norm, zachowań społecznych, zasad funkcjonowania w danym społeczeństwie, nie był oparty absolutnie na innych Polakach, na przykład, nie? Bo oni jakby, oni nie są dla mnie tymi, którzy będą mnie wprowadzać w te wartości. Moja socjalizacja to był proces jakby obserwowania, doświadczania, rozumienia wartości, zasad i norm ludzi tutaj urodzonych, ludzi, którzy tutaj mieszkają i tworzą tą daną kulturę. Także socjalizacja trwa absolutnie całe życie. Co chcę powiedzieć jeszcze na koniec? A propos
No właśnie, a propos posyłania do przedszkola, posyłać, nie posyłać, to jest tak, że zobaczcie na ten wykres, kiedy odkąd rodzi się dziecko do momentu, kiedy staje się dorosłym. To jest 24 lata opisane w psychologii rozwojowej. Narodziny do pierwszego roku życia to jest niemowlę, potem jest małe dziecko, potem jest ten wiek przedszkolny. Potem jest wiek szkolny, a potem jeszcze jest dorastanie. Zobaczcie, jaki to jest absolutny kawałeczek, tylko wycinek dzieciństwa. Ja wiem, że łatwo jest myśleć o dziecku, że ono jest duże w momencie, kiedy ma się odniesienie do tego, że jeszcze przed chwilą było niemowlakiem, nie? Ale moje dziecko ma 12 lat i jak sobie myślę o jego doświadczeniach przedszkolnych, to myślę sobie: Boże, jakie to było malutkie dziecko, jaki to był mały człowieczek. I to naprawdę są małe dzieci. I jeśli mamy możliwość dla nich obniżyć te koszty związane z separacją, zróbmy to. Bo jeśli myślimy o separacji, to oczywiście zapisałam to sobie gdzieś, żeby tego nie zgubić i żeby wam o tym powiedzieć. Jeśli myślimy o separacji, to oczywiście mamy pytanie się nasuwa tak, co możemy zrobić w związku z tym, że separacja jest taka trudna dla dzieci? No właśnie, przede wszystkim musimy myśleć adekwatnie do poziomu rozwojowego dziecka. Adekwatnie, nie chcę powiedzieć do wieku, bo wiek jest tutaj taki płynny, prawda? Ale adekwatnie do etapu rozwojowego dziecka. No i pierwsze, co możemy zrobić, to zredukować separację. Jeśli ona nie jest konieczna, jeśli nie jest potrzebna, nie fundujmy dzieciom separacji. Jeśli mamy taką możliwość, żeby dziecko, na przykład 3-letnie, moje dziecko, które bardzo się boi przedszkola, stresuje się, ja się stresuję tym wszystkim, żeby znaleźć alternatywną opiekę dla niego, a nie przedszkole, możemy to zrobić. Słuchajcie, to cały czas jest droga otwarta. Zrobiłam sobie jeszcze jeden slajd, który jest tylko takim podkreśleniem tego, że statystycznie, załóżmy statystycznie, bo statystyk tak naprawdę nie sprawdzałam, żyjemy 80 lat. Zobaczcie, ten okres przedszkolny to jest 1/20 naszego życia, a uczymy się przez całe życie, słuchajcie. Wiem, bo mam 45 lat i gdybym się zatrzymała na tym etapie i na tym, czego się nauczyłam, nie wiem, na studiach w wieku 20 paru lat, no zresztą sami wiecie, nie? Więc dziecko się, nie dziecko, człowiek uczy się całe życie, a ten okres przedszkolny, on naprawdę nie przesądza o wszystkim. To nie jest tak, że jak dziecko nie pójdzie do przedszkola, to coś się stanie. I jeszcze chcę wam powiedzieć o jednej takiej rzeczy, a mianowicie o instynkcie rodzicielskim, tym instynkcie alfa i co za tym idzie intuicją, którą nosimy w sobie. I znów będę tutaj mówić do mamy. Często jest tak, że mamy słyszą takie rzeczy, albo dziecko sobie nie radzi, bo mama jest nadopiekuńcza, albo pani tak zawraca sobie głowę tym wszystkim, a to dziecku trzeba stanowczo powiedzieć co i jak. No bo jak pani się tak rozczula i stresuje, no to jak to dziecko ma się nie rozczulać i stresować? I wiecie co? Wiadomo, są mamy, które są nadopiekuńcze i tak dalej, i tak dalej. Muszę sobie podłączyć ten komputer, żeby... Nie. Natomiast jeśli czujecie takie rzeczy w sobie, zanim je zignorujecie pod presją społeczną i pod presją tego, że wszyscy robią tak i tak, to pomyślcie o tym, że to jest sygnał dla was, to jest jakaś istotna informacja dla was od waszego instynktu alfa, od waszego instynktu rodzicielskiego. Znalazłam w sieci takie zdjęcie i na tym zdjęciu jest tak. Wszystko jest ok, nie? Nic nie jest tutaj nienormalnego i sztucznego. Są drzewa, jest kamień, jest niebo, jest ziemia i tak dalej, i tak dalej. Jednak coś jest nie tak na tym zdjęciu, nie? Nie wiem, może ono budzić niepokój, może ono budzić jakieś takie dziwne uczucia, nie? I to
zdjęcie, chcę na jego przykładzie pokazać, że czasem bardzo warto jest, kiedy czujemy taki dyskomfort związany z tym, co jest, nie? Z tą normą, że wszyscy tak robią, że tak trzeba, że ale przecież wszyscy przez to przechodzili. Warto jest poszukać i zwrócić się nawet w stronę szukania jakby zmiany perspektywy. Że skoro to wywołuje we mnie takie, a nie inne emocje, one są silne, coś jest nie tak, to może jest jakiś punkt patrzenia na rozwój dziecka w tym momencie, który spowoduje, że ja jednak poczuję, że on jest dużo bardziej harmonijny i jasny dla mnie, aniżeli to, co widzę. I to jest to zdjęcie odwrócone o 180 stopni. Kamień w wodzie. I teraz nagle wszystko staje się harmonijne i jasne dla mnie. Ja zaczynam to rozumieć. Nie, żeby to było samo w sobie rozwiązaniem problemu, ta zmiana perspektywy, ale to, co się dzieje wtedy, zmiana perspektywy trochę otwiera nam drzwi. Tak jak do tej pory byśmy patrzyli przez to, co wszyscy robią, jaka jest norma. Norma nie równa się, że to jest naturalne. To od razu was uprzedzę. To, że wszyscy tak robią, że tak się robi tu i w Belgii, i w Ameryce, i w Polsce, jest trochę tak jak patrzenie przez dziurkę od klucza. A zmiana perspektywy może nam te drzwi otworzyć. I wtedy okaże się, że przedszkole, owszem, jest jedną z opcji dla mojego dziecka. Ale być może jest tak, że na ten moment w jego wieku inna droga będzie dużo bardziej korzystna dla jego rozwoju, dla takiego well-being naszej rodziny, prawda? Dla wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, w jego życiu na ten moment. Oczywiście te drogi są różne, też sami możecie się domyślić. Myślę sobie, że to by było warto zrobić też taki webinar, że jak dziecko nie idzie do przedszkola, to co dalej, co w związku z tym. Także, że mam nadzieję, że widzicie to, że przyjrzenie się troszkę inaczej, właśnie z tej perspektywy rozwojowej i tego, co w dziecku się faktycznie dzieje na ten moment, dlaczego ono doświadcza takich trudnych emocji, dlaczego dla rodzica, dla mnie, dla mamy jest to też takie stresujące, czy to faktycznie musi tak być, czy możemy coś zrobić, żeby koszty tego wszystkiego były minimalne po stronie dziecka. Możemy otworzyć drzwi właśnie w ten sposób i poszukać innych rozwiązań. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że było to dla Was, że wzięliście sobie coś z tego i że troszkę Wam to rozjaśni różne rzeczy. Jeśli macie pytania, to Kasia Krzysztofik z Natuli, która jest moderatorką, pewnie je zaraz dla mnie wybierze i chętnie na nie odpowiem. Tylko chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że postaram się, znaczy inaczej, indywidualne pytania odnośnie indywidualnych sytuacji waszego dziecka, to jest rzecz, na którą serdecznie zapraszam na konsultację, bo każdy psychoterapeuta, każdy psycholog, który prowadzi konsultacje, wie, że udzielać rad i konsultacji przez internet, na forum publicznym nie można, ponieważ trzeba wziąć, wiecie, to wszystko jest bardzo skomplikowane zawsze i wiele czynników bierze udział w tym, w jaki sposób funkcjonuje dziecko, jak ono się czuje, co czują rodzice. Więc na takie pytania wolałabym nie odpowiadać tutaj na forum publicznym. A jeśli takie macie, to bardzo serdecznie zapraszam Was na konsultacje. Można mnie znaleźć w Instytucie Newfielda, oddział Polski, i tam wysłać wiadomość. Ja w ogóle jeszcze chcę, bo tak czuję, że to jest dla mnie ważne. Chcę powiedzieć, że dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za wsparcie, zarówno moim koleżankom z Natuli dzieci są ważne, jak i moim koleżankom po fachu z Instytutu Neufielda. No ale przede wszystkim chcę tu podziękować bardzo mojemu nauczycielowi, doktorowi Neufieldowi,
z Instytutu Newfoundland w Vancouver i moim nauczycielom, dzięki którym, którzy nauczyli mnie integrować wiedzę z doświadczeniem ludzkim ze szkoły Gestalt w Krakowie, Adamowi i Oldze Hallerem. Bardzo Wam dziękuję, moi nauczyciele. Czekam na pytania. Kasiu, czy Ty jesteś gotowa? Wasze pytania będę je tutaj publikować Adze, więc zadawajcie pytania śmiało i Aga nam odpowie. Nie usłyszałam dobrze ciebie, Kasiu, ale domyślam się, że te pytania się wyświetlą tutaj na tej tablicy, tak? Się tak. Jeszcze nie mam tych pytań tutaj fizycznie, ale wiem, że było jedno bardzo ciekawe pytanie o Montessori. Jak się ma to, co mówiłaś, Aga, do edukacji Montessori, do przedszkola Montessori, gdzie są dzieci w różnym wieku? Czy te starsze dzieci mogą tam pełnić rolę tego alfa? Tak. I słuchajcie, to jest piękno, wydaje mi się, edukacji Montessori, której nie znam tak naprawdę dobrze, ale znam edukację waldorską, w której mój syn jest już od 7 lat, a mianowicie właśnie te grupy mieszane wiekowo są bardzo dla dzieci rozwijające, zarówno dla dzieci młodszych, jak i dla dzieci starszych. W dzieciach starszych one mogą właśnie uruchamiać ten instynkt alfa, który jest instynktem opiekuńczym, tą, inaczej powiem, tą stronę opiekuńczą instynktu alfa, czyli tego, że bawimy się z młodszymi dzieciakami, że pomagamy im, że jesteśmy wyrozumiali, bo widzimy, że one są młodsze od nas i niekoniecznie to jest tak, że absolutnie przechodzimy na stronę bycia przewodnikami całkowitymi i bierzemy odpowiedzialność. No nie, bo jednak podam Wam przykład z naszej szkoły waldorskiej teraz. Mój syn jest w 6 klasie i mają taki, przepraszam, trudno powiedzieć, że to jest przedmiot, ale takie zajęcia mają, które nazywa się service, czyli one community service. I one w ramach tego community service zgłaszają się do różnych zajęć i między innymi mogą się zgłosić do pomocy w przedszkolu i albo do pomocy drugoklasistom, w tym wypadku waldorskim, do pomocy drugoklasistom w czytaniu, w nauce czytania. I to jest, słuchajcie, piękne, bo te dzieci dwunastoletnie, gdzie można powiedzieć nastolatki, taki trudny wiek i tak dalej, nie zachęcane i w taki odpowiedzialny sposób ten instynkt alfa jest u nich kultywowany jako instynkt pomocy i opieki, bardzo chętnie idą pomagać, bawić się z maluchami. Bawić się z maluchami to znaczy, wiecie, i trudno na te dzieci od razu zrzucać całkowitą odpowiedzialność za maluchy w przedszkolu, prawda? Ale one pilnują, żeby, no właśnie ten wózek, o którym wspomniałam, bo to jest taka szalona, świetna zabawa w przedszkolu waldorskim, żeby pomóc dźwigać ten wózek na górę, żeby się upewnić, że on tam prosto stoi, że nikomu się nic złego nie stanie. A jak się stanie, jak ktoś się przewróci ten, to wiadomo wtedy, co zrobić, no i co zrobić, iść do pani, prawda? Te dzieci też idą, do 12-latki też idą do pani i to jest fantastyczne, nie? Czyli ta hierarchia, która jest w tej szkole, maluchy, nad nimi starszaki, potem jest jeszcze high school, jeszcze starsze dzieci i nauczyciele, ta hierarchia jest bardzo naturalna i ona też bardzo wspiera te dobre strony instynktu alfa i jest odpowiedzią na ten instynkt zależności. Czyli zawsze, bez względu na jakim etapie wieku rozwojowym jest dziecko, zawsze ono może być alfą, oprócz tych najmniejszych dzieci, najmłodszych, prawda? I on, a chociaż one mogą być alfą dla kurczaków, które i kaczuszek, które są w szkole, i dla żółwia, i innych zwierząt, które są w szkole. Natomiast
i może być alfą dla jednych, i może być zależny, bo zawsze ma swojego alfę, do którego może się zwrócić. I to jest fantastyczne. Nie jestem pewna, jak to działa w szkołach Montessori, bo nie wiem aż tak wielu rzeczy o szkołach Montessori, ale jeśli ktoś ma doświadczenie i odnajduje w szkołach Montessori ten sam system, że tak powiem, jak w szkołach waldorskich, jeśli chodzi o hierarchię, tą hierarchię wspierającą i rozwojową, no to właśnie tak to wygląda. I to jest fantastyczne dla dzieci. Jak rozmawiać z pracownikami placówki o naszych wątpliwościach przy adaptacji przedszkolnej? No słuchajcie, ja bym odpowiedziała tak, Karolino, przede wszystkim życzliwie. I tutaj jakby chcę oddać w ogóle cześć paniom w przedszkolu, wychowawcom przedszkolnym, dlatego że to jest ciężka rola. To jest naprawdę taka, no może nie ciężka, to jest rola pełna wyzwań. I słuchajcie, to nie jest tylko tak, że pani jest zła, bo za panią jest właśnie jeszcze cała kultura placówki, jest cały system oświatowy, jeśli chodzi o państwowe placówki, jest dyrekcja i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo często nauczyciele wychowania przedszkolnego jakby są, no mają ograniczone możliwości pracy, słuchajcie. Natomiast warto sobie uświadomić wtedy, jakby to powiedzieć. No słuchajcie, jak przychodzimy do kogoś i przychodzimy z takim nastawieniem, że chcemy wyegzekwować coś i wypunktować, że ktoś robi źle i nie tak jak trzeba. Czy to jest rodzic, który przychodzi do nauczyciela, czy nauczyciel, który mówi do rodzica, to nigdy nie jest dobry punkt wyjścia do konwersacji i do rozwiązania problemu. Nigdy. Życzliwość i wzajemne zrozumienie i takie nastawienie też wewnętrzne, że stoimy po tej samej stronie. I że naszą rolą jest tutaj jakby zadbać o dziecko w najlepszym tego słowa znaczeniu. To powinien być zawsze punkt wyjścia. Natomiast faktycznie ważne jest też, żeby wybierając przedszkole, wybrać takie przedszkole, w którym mamy chociaż tą jedną panią, która będzie, z którą my czujemy się dobrze, że czujemy, że możemy zaufać, że i z tą panią no właśnie tak zeswatać z naszym dzieckiem trochę. Swatanie to jest takie głupie słowo w języku polskim, po angielsku brzmi lepiej, matchmaker, nie? Matchmaking robimy, czyli mówimy, u nas to wyglądało w ten sposób, jak mój syn szedł do pierwszej klasy już, ale wtedy nastąpiła zmiana nauczycielki. Pani nauczycielka absolutnie świadoma mocy więzi, wiedziała, że to, co musi zrobić, żeby swoją nową klasę pierwszoklasistów, malutkie dzieci jeszcze, zbudować z nimi relacje, to było odniesienie się do ich potrzeb, więzi. I więc robiła coś takiego, zaaranżowała wizytę w każdym domu, nie po to, żeby sprawdzić, jak kto mieszka i czy ma czysto i czy brudno, ale żeby zobaczyć się z dzieckiem i żeby wejść do świata dziecka, a mianowicie zobaczyć, nie wiem, moje dziecko wtedy zrobiliśmy tak i ja byłam właśnie tym matchmaker, tym, który swatał tą panią, ja rodzic z moim dzieckiem, czyli przychodzi Miss Bryce, bo tak się nazywała, upieczemy dla niej ciasteczka. Czy ty myślisz, że ona lubi ciasteczka z peanut butter? Tak, lubi. Pieczemy dla niej ciasteczka i herbatkę przygotowaliśmy w odpowiedniej filiżance. I posprzątaliśmy pokój mojego syna. I ona przyszła i ona faktycznie najpierw przywitała się z nami, a potem bardzo chciała, żeby jej mój syn pokazał swoją ulubioną grę, a gdzie się bawi, a gdzie jeździ na rowerze, a jak jeździ na rowerze i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, to było taki matchmaking i jak poszliśmy do szkoły, to było tak, że tam było albo Miss Bryce czeka tam na ciebie już, ciekawe co Miss Bryce dzisiaj przygotowała i tak dalej, jaka niespodzianka tam będzie od Miss Bryce i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta
wiecie, to nastawienie, że jesteśmy w jednej drużynie, ja i Miss Bryce, dla dobra naszego dziecka. I Miss Bryce była na tyle cudowna, że zrobiła to z wszystkimi dziećmi, z wszystkimi rodzicami, nie wiem z jakim sukcesem, ale myślę, że z dobrym, bo ta klasa była bardzo zgrana i nadal jest, mimo że są już w szóstej klasie w middle school. Mam nadzieję, że odpowiedziałam troszkę na pytania. Co oznacza, jeśli dziecko nawet bez adaptacji samo chce zostać bez problemu, pozostawia rodzice za drzwiami? Jest na tyle dojrzałe, ma mocną więź, skąd takie zachowanie? Rzadko się, odpowiem tak, rzadko zdarza się, że dziecko tak robi. Natomiast, tak jak powiedziałam, generalnie ludzkie dzieci nie zgadzają się na separację, nie? Więc jest tak, że to może być tak, że ta więź właśnie może niekoniecznie jest mocna z rodzicami, nie? Że albo gdzieś nie dochodzi do, dziecko jakby nie dopuszcza tych uczuć, nie dopuszcza tych emocji do, nie dopuszcza odczuwania tych emocji, które czuje, nie? To wszystko można by było o tym porozmawiać, no właśnie, znów tak indywidualnie, nie? Co się dzieje później w domu, jak się przyjdzie, jak dziecko przyjdzie z przedszkola, nie? Jak się zachowuje, jaka jest relacja z rodzicami, czy z mamą, czy z tatą, czy są, jakie są zachowania, nie? Czy dobrze śpi, czy dobrze je i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby dużo, dużo takich czynników tutaj się trzeba by wziąć pod uwagę, żeby zobaczyć, czy to faktycznie jest tak, czy, że to jest udana adaptacja, super udana adaptacja. Raczej nie powiedziałabym, że dziecko w ogóle jest w stanie być na tyle dojrzałe w wieku przedszkolnym. Czy tam są inne rzeczy, czyli właśnie brak odczuwania emocji, które później właśnie znajdują ujście w takim, a nie innym zachowaniu. Także tutaj naprawdę jest takich dużo czynników do wzięcia pod uwagę. Adaptacja, a dziecko wysoko wrażliwe, tak. Koszty ewentualnej adaptacji zawsze będą większe. Tak, mam doświadczenie z własnym synem. Choroba za chorobą, totalne odwrócenie wszystkiego, totalny, tak mogłabym powiedzieć, taki regres, jeśli chodzi o spanie. Chociaż nie wiem, czy regres to jest dobre słowo, to był alarm po prostu, nie? Przestał jeść, przestał spać, wszędzie było coś strasznego i potwory, nie wolno było wyjść z domu, kurczowe trzymanie się, sprawdzanie, czy ja jestem i tak dalej, i tak dalej. W chorowaniu non stop. Później kolejne przedszkole już w Los Angeles po odpowiednim wyczekaniu kilku miesięcy, żeby w ogóle się zabrać za to przedszkole, bardzo, no wytrwał tam 2 dni, nie? 2 dni i to w ogóle było nie i koniec i dokładnie ta sama sytuacja, więc to był jasny znak, że trzeba jeszcze poczekać. Adaptacja nastąpiła dopiero, kiedy właśnie miał 5 lat i poszedł do przedszkola z bardzo silną panią nauczycielką, bardzo silną alfa, która po prostu wiedziała, jak się zaopiekować dziećmi. Więc tak. Czy z perspektywy czasu, rozumiem, że to jest takie pytanie do mnie osobiście, tak? To do mnie osobiście jest pytanie takie, że bardzo długo radziłam, bardzo długo i dużo czasu i energii zajęło mi poradzenie sobie z własnym poczuciem winy, w związku z tym, z tą separacją, którą zafundowałam mojemu dziecku. Myślę, że dużo mam to czuję. Także myślę, że zrobiłabym inaczej, gdybym mogła cofnąć czas. Czy w przedszkolu powinny być dni adaptacji z rodzicem, czy lepiej wrzucić dziecko na głęboką wodę? No odnośnie do tego, co mówiłam o separacji, wrzucanie dziecka na głęboką wodę nie jest zbyt takim troskliwym rozwiązaniem. Myślę, że dni adaptacji z rodzicem jak najbardziej i to właśnie w takiej formie, tak jak mówię, nie adaptujemy się do zabawek, do pokoju, do sali przedszkolnej, ani do dzieci. Adaptujemy się do drugiej dorosłej osoby.
Mam jeszcze jakieś pytania, Kasiu, bo już widzę, że jesteśmy po czasie. 10:36, dość późno, jak dla Was. U mnie w Honolulu jest dzień, więc mogę jeszcze gadać przez 2 godziny, ale wiem, że pewnie wielu z Was jest zmęczonych i chce już pójść spać. Więc jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mogły zasejwować ten czat, prawda, Kasiu, żebym ja przeczytała wszystkie wiadomości, których nie przeczytałam. Świetnie, dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie, przytoczę teraz cytat z doktora Newfielda. Nasza więź z dziećmi jest po pierwsze fundamentem, ona nie przeszkadza w rozwoju. To, że dzieci są zależne od nas, nie przeszkadza w rozwoju. Ona jest fundamentem zdrowego rozwoju. I jeszcze nasza więź z dzieckiem jest zarówno tarczą, jak i mieczem, jeśli chodzi o opiekę nad naszym dzieckiem. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam dobrej nocy i mam nadzieję, że do zobaczenia na jakimś następnym webinarze. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Aga. I tak potwierdzamy, na pewno będzie jakiś kolejny webinar, więc damy Wam znać. Śledźcie nasze socjale i do zobaczenia na kolejnym webinarze. Aga, bardzo, bardzo Ci dziękujemy.